Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, aby sobie znowu gramy w Team Fortress Classic i prawdopodobnie jest to ostatni odcineczek z tej serii. No, możliwe, że coś tam później kiedyś się też pojawi, ale jest to mało prawdopodobne, że chyba w najbliższym czasie może się też pojawić jakiś taki, no powiedzmy, odcinek bonusowy, że tak powiem. Z jakiegoś na przykład tego moda, czy tamtego niżej, coś z tych niższych serwerów, bo ten jest taki jakiś klasyczny taki, nie? Że niby, no, że na tym niby. Zazwyczaj graliśmy, bo tak, a inne mogą być też ciekawe to. To jak będzie coś wartego uwagi, to jeszcze pokażę, a jak nie, to jest ostatni odcinek, tak teoretycznie, nie? Dobra, dzisiaj będziemy grać ostatnią klasą, jaka nam została, a mianowicie inżynier. Co inżynier może? No to tak, ma 80 HP, 50 takiego średniego armora, ma średnią prędkość, ma pistolet na gwoździe, podwójno rurowy shotgun, ten mocniejszy, że tak powiem, i klucz. No, a tak to ma jeszcze zwykły granat i jakiś MP granat. To jest, wydaje mi się, że to taki o jebitnej eksplozji, ale nie jestem pewien. Jeszcze zobaczymy niedługo. A tak, jeśli chodzi o jego umiejętności, no to tak, może budować automatyczne senterka, wiecie, te działka, nie? Może budować dispenser z amunicją i tak dalej. Może naprawiać, o, tego nie widziałem, ale może naprawiać armor tych naszych współtowarzyszy, także lol, o tym nie widziałem, że kamizelkę możemy ten naprawiać chyba kluczem. A tak to jeszcze możemy tworzyć amunicję. A tu ten to jest, że tu się buduje, ale my osobno działamy jako amunicja i naprawa kamizelki. No i mamy taki, czekaj, to o tym mówiłem? No, taki laserowy pistolecik dziwny, śmieszny. Jakiś mechanizm śmieszny zrobili, taki zwykły shotgun, nie? Jak to zazwyczaj było, i nasz klucz, taki dziwny, jakiś jakby elektroniczny klucz. Okej, nie wnikam. Spoko trochę. No, klucz z przyciskami jaja. No, a tak to jak tu się buduje? Oczywiście tak jak spaju, że prawym, i tutaj mamy build sentry gun, build dispenser i teleporter. Spróbujemy wejście. Tylko tu nie ma jak w TF-ie dwójce, że nosisz ten taki jakby blok rysunkowy. No te plany, co pokazują, gdzie możesz stawić, a gdzie nie. No tutaj tego nie mamy. Tutaj właśnie tak na czuja się stawia. Ja na przykład tu se wezmę wejście. Aha, nie ma tutaj wystarczająco miejsca. Jeszcze raz. Teleport, wejście. Dobra, stawiło się. Też jak stawia, to się nieruchomieje przez pewien czas. A ja tutaj dużo amunicji muszę podnosić, bo... O, armor mu podkręciłem. Fajnie. Śmiesznie to działa. Ile mam tu? 200? A to spoko. To pójdziemy teraz bardziej gdzieś tak ten. Chociaż nie, tutaj stawię dispenser. Gdzieś tak, o. O ile się stawi? No, stawi się. To jest taki śmieszny klocek z komputerem. Niby dispenser, niby nie. Co jakiś czas właśnie daje ekwipunek. No. Ale ogólnie to jest taka biedna wersja, raczej życia nie daje, z tego co mi się wydaje. Daje tylko amunicję i takie tam pierdoły, kamizelkę. No. O, tutaj sobie stawimy sentry guna. Sądzę, że to będzie w miarę okej miejsce, chociaż bardziej tak obo. Sentry gun stawia się w naszym kierunku. O, tutaj na pewno się nie stawi.
Nic, stawimy tak, bo mamy możliwość i po prostu go obrócimy. Bo też może się obracać, naciskając na niego prawym i obrót o 180 stopni. Jakieś fajerwerki? A, bo ten przejęli, dobra. No i żeby ulepszyć, to trzeba właśnie ten... amunicji mieć. Okej. O, gościu napisał, że najgorszy team jaki miał. Spoko, spoko. Miło nam. Znaczy to nie, bo my jesteśmy w czerwonych, a on jest niebieski. Ej. I widzę, że mi centerko rozwalili, znaczy... A, centry też. No nic. Bywa. Dobra, teraz spróbuję jakoś się zakraść. W ogóle widzę, że chyba... A nie, mam spoko. Próbuję się zakraść. A czekaj, zobaczę jak to by było, jakby pod wodę ustawić. Da radę? O, da radę. No to zajebiście. Jeszcze obrócimy 180 stopni. Się śmiesznie obraca tak powoli. No i żeby nasze centry było ulepszone, no to musimy zdobyć jeszcze amunicję. Co łatwym zadaniem nie będzie. I jeszcze pamiętajmy, że mam do wybudowania teleport do wrogów. Więc no. Jakoś muszę tu wejść i zebrać po ludziach ich ten ekwipunek. Spróbuję użyć tego pistoleta i po pianemu strzelać. Oczywiście to mało damage zadaje. No, prędzej mnie zabije. Także jest, tak to wygląda zabawa. Ale przynajmniej teraz mogę tam pójść i stawić. O nie, rozwalili mi sentrygana. Medic. Lepiej chodzić tutaj z tym. Shotgun i kluczyk. I tak sobie latać. Ja widzę, że dispenser był. Ale te medyki to są pro. Pierwszy teleport zbuduję do ich bazy. Bo szczerze to... Nasza drużyna nie chodzi swoim kanałem, a wroga drużyna nie chodzi swoim kanałem, czyli tym. Tutaj można się na luzie wybudować. Bo raczej nikt nas nie przyłapie. Nie. A to jest dismantle enterec, że enterence, że wyłączę się wejście chyba. Tak przynajmniej czaję. Rozumiem. Jak jest naprawdę kije. Ale już mamy teleport. Da się to jakoś? Nie, chyba. Weźmiemy sobie shotgun i lecimy. Może kogoś czyrkniemy. A, jeszcze mieliśmy granata, zobaczyć. To jest zwykły. A ten... To jest jakiś OP. O, jakiś... Jakoś inaczej działał. Zaraz zobaczę na własnej skórze, co robi. No i gówno zobaczyłem. Możliwe, że się granat zbugował. Niby wybuch. Nie mam pojęcia. Jakiś granat coś tam robi w zależności od tego, jak mu się chce. Fajnie. Trochę za duży burdel, nie miałem jak przeżyć. Pyk. Ja chcę ten teleport, bo tu prowadzi mnie. Tu se chyba spróbuję dispenser zbudować, co może nie być możliwe. Teraz spróbuj. Oh, when you all
No nie znajdziesz miejsca. No a nie, pod wodą można. Zapomniałem. Pięknie. No a mając dispenser, to później mogę tam centerkę pod wodą wybudować. Ale właśnie chyba tutaj się nie da przenosić centerki, tak jak w tym w TF2, tak mi się wydaje. No, porobiłem. Niby w mordę im strzeliłem, a dupa. Incoming soldiers. Fajnie wiedzieć, rzucę jakoś tam granatę tego mojego dziwnego. O, widzę, korzystają z mojego teleportu. Nice. To ja skorzystam. Nice. I popłynę tam, bo ja chcę... Ojej, a chociaż to spaj mógł być. Ja chcę tutaj centerkę stawić. No i tonę. Tonę. Tonę, wow. Dobra. I sentry. Wynurzać się można, ale już podnosić to nie. 180. Dobra. Nie wiem, czy mi HP zostanie. I ciekawe, czy dostanę jakieś info, że mi sentry zdechł. Bo tego się w sumie spodziewam. Dawaj, co masz? O, dało. Elegancko. I płynę znowu. Ulepszyć centerkę na większy level, bo się da. O, ja coś strzelaję. No, rozwali. A, utopiłem się. Fajnie. Albo nie, zabili mnie. Jeszcze lepiej. No, fajnie, że korzystaj z mojego teleportu. Nie wiem, czy moje sentry żyje, czy nie. Nie. Fajnie. No i szpilnuje jakiś frajer wody. Chociaż czekaj. Tutaj nie wybuduję, ale za to tam, tak. A mianowicie... Tu wybuduję. Szybko. I uciekam. Tędy w sumie można. Życie też stracić, chyba. Nurkujemy po dispenser. Bierzemy kluczyk i znowu idziemy ulepszyć centerkę. No, fajnie. Jeszcze raz. Super. Mój się zrespił. Chociaż to też mógł być spy. Nie wiem. Fajnie. To zbuduje drugi. Jakoś dziwnie mnie tepło. Lol. No i też niedługo kończyć trzeba.
Tusk. Teleporter exit. Co od sobie myślał, że to ja tutaj tego nie zrobię jeszcze raz? Haha. Spy in zooming coś pisali. Te chodzenie po spirali jest popieprzone, bo boli obracanie ręki. Uda mi się na trzeci level? Ten odcinek może być lekko dłuższy, bo ja chcę tylko jeszcze sentry pokazać na trzecim levelu. Tylko to. Sentry na trzecim levelu i może jakiego fraga. Ja pierdzielę, to wchodzenie po stronie. Dobra. Pięknie, już na drugim jest. Rozwali mi sentry? Bo ktoś się niby zrespi. Co to spaj jest? Jak nie ma sentry? Aha. No dobra. Good job, Tony. Dobra, jeszcze raz spróbuję na szybkości tak porobić i no. I no. Auto. Inżynier. Jakoś... O, X-em się wyrzuca. Nadmiarowy ten. Mogę nim też naprawiać tego armora. Śmiesznie. Szybko. Powiedzmy, że to będzie około 20 minut ten odcinek. Pewnie irytuje. Jak to mój spray zamazujesz? W sumie mi też zamazywali. Jak miałem jakiś normalny z kucykami. Po co oni tu strzelają, jak i tak jeszcze się nie zaczęło? Pierwsze co zrobię, to wybuduję se teleport. Entrance. Wezmę staw. I lecę. Zanurkować. Na który się da teleport? No, teleport chyba ma tylko jeden level. Nie ma tak jak w TF-ie, że wszystko jest na ten... Na parę leveli, tylko działko jest na levele, z tego co mi się wydaje. Pisanie jest jak wifi. No. Śmiesznie. Do prawdy. Zobaczyć jak sytuacja. Ale jest znośnie. Los Milionos. Już jest. Chyba nie stać jeszcze. Nurk. Give me. Ile na to trzeba? Bił mnie. I dispenser mi rozwalił. A więc wiem, że tu jest. Widzę. No to sensu nie ma. Na respie pokażę jak wygląda senterka na trzeci level. I no, zresztą widzieliście w poprzednich odcinkach.
Naszym był snajper. Fajnie, fajnie. Jeszcze więcej amunicji. Tu stawię. Ja pierdzielę, jakie to wybredne. Dobra. Co? Co, skróty jakieś? No, dziwne. Oj, będzie senterko na trzeci poziom. To jest na trzecim poziomie. I serduszko. Się pojawia jak ten... Coś tam sentry mówi. Dobra, teraz zobaczę, czy ktoś tu raczy wejść. O! Wesz, wszedł, ale widzę, że nic nie zrobił. My jesteśmy blue. No zresztą sentry jest niebieski. Spoko. Czy mógłby ktoś tu... Ach. Wiem, ja to wiem. Niby coś strzela, niby nie. O, czerwony. Dostał. O, to jest przenoszenie. Coś bodis, coś tam jest. Nie, mówię. Się nie stawiło. Jestem naćpany. Fajnie, że tam jest wróg i nasi nic z tym nie robią. Mogę już stawić. To tylko halucynacje. Tu wejście i wyjście. O, zabiło. Nice. A, że chnać pan. O, fajnie, rozwalili. Jeszcze jeden. Pilnuję. Spoczko. Aha. Nie stać mnie. Teraz będzie stać. O, tam snajper jest. No wow. No. Tu. Stawiłem. Jest git. Jeszcze jakiś wybuch. O, mój pomógł. Fajnie. No i very nice. Dispenser? Nie, czekaj. Tu. W przejściu najlepiej. No. Pięknie. Coś tam teleporter entrance, coś tam. No i fajnie. Uff. Jeszcze raz zginę i już kończę.
No, czyli... Ale też widzę, że Senty kogoś zabiło. Fajnie, był frak. No, także z tego miejsca ludzie się bez wami żegną, więc subskrybuj, szapkę, szan, górę, dobre komentarze. Ja proszę, zachęcam was do oglądania mechnych filmików, co to gry i gierency. No, a zatem cześć, się z wami żegnam, także... Także zaraz mogę powiedzieć, tylko w Intel Roomie se siądę przy ognisku. No, także do widzenia.